Tomasz Lis po aferze z tygodnikiem Newsweek, jak zakłada wydawnictwo Tomasz Lis. W zapowiedziach pierwsza ksiaska. Tomasz Lis ma za sobą wyjątkowo trudny i intensywny okres. Wszystko zaczęło się od skandalu w redakcji tygodnika Newsweek, w wyniku czego popularny dziennikarz stał się bezrobotny. W związku z licznymi oskarżeniami jego byłych współpracowników, w mediach wybuchła głośna afera, a sam publicysta okrył się z Laslawa. Potem 56-latek musiał zajać się własnym zdrowiem, bowiem przeszedł czwarty udar, z powodu którego poddał się skomplikowanemu zabiegowi oraz czasochłonnej rehabilitacji. Po serii nieszczęśliwych zdarzeń przyszedł jednak czas na bardziej optymistyczne wieści. Okazało się, że dziennikarz znów jest zakochany. Aktualna partnerka byłego redaktora naczelnego tygodnika Newsweek ma na imię Monika i jest trenerka rozwoju osobistego. Zajmuje się także kaligrafia zdrowia, gimnastyka zdrowia i długowieczności. Po nowym otwarciu w życiu osobistym przyszedł zawczas na kolejny rozdział w życiu zawodowym. Na początku roku Tomasz Lis poinformował, że nie będzie już dłużej bezrobotny, bowiem ma zamiar ruszyć z własnym przedsięwzięciem. W mediach społecznościowych wyznał, co to za interes. Chodzi o wydawnictwo. Ważne miejsce moich ostatnich spotkań, drukarnie. Już za kilka tygodni ruszy zakładane przeze mnie wydawnictwo Tomy. Plan wydawniczy tworzy się szybko. Start wkrótce można przeczytać na jego instagramowym profilu. Przez jakiś czas nie chciał mówić o szczegółach i postanowił wszystko trzymać w tajemnicy. Teraz jednak do informacji na temat biznesu słynnego publicysty dotarł portal Wirtualne Media. Okazuje się, że wydawnictwo zarejestrowane jest pod nazwą Wydawnictwo Tomasz Lis spółka z o. 90% udziałów należy do dziennikarza, pozostale 10% przypada Krystianowi Durmie, który był asystentem Lisa w tygodniku Newsweek. Dlaczego Lis zmienił nazwę spółki? Wygląda na to, że uprzedzili go inni przedsiębiorcy, którzy już wcześniej zarejestrowali działalność gospodarczą o nazwie Tomy. Czytamy na stronach serwisu Wirtualne Media. Jakie pozycje będzie wydawać oficyna kontrowersyjnego publicysty? Jak na razie niewiele wiadomo o profilu wydawnictwa. Znamy jednak pierwsza pozycja, która ukaże się jego nakładem. Będzie to ksiaska o kropka Tomaszu Lisie. Opracowywana jest przez byłego redaktora naczelnego Newsweek i dziennikarkę Beatę Grabarczyk, o czym poinformował na Twitterze Szymon Jadczak. Jesteście ciekawi efektu końcowego?